Okej, okay, zróbmy tutaj, zacznijmy od double reseta już na samym początku. No to leci, strzelę Musty Flicka. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie ulepszoną wersję Hondy. Jak widzimy, różnica pomiędzy tymi Hondami, jeżeli chodzi o wygląd, jest dosyć duża. Moim zdaniem ta wygląda, no niestety, jak ktoś nią nie jeździ w rzeczywistości, no to pewnie w Rockecie nie będzie nią zbyt chętnie grał. Natomiast ta, prawdę mówiąc, mi się dosyć podoba. Fajna jest ta karbonowa maska i generalnie cały kształt to jest fajny i moim zdaniem pasuje też do Rocketa. Jeszcze jest jedna pewna istotna rzecz, co różni te samochody, a mianowicie dźwięk silnika. No jak słyszymy, tutaj już jest elegancko, w tamtej Hondzie była bieda. No i jeszcze z rzeczy, których nie powiedziałem na temat karnetu, to że te kółka Honda Civic można używać również do innych samochodów, tak więc mamy tak naprawdę bardzo fajne kółka w karnecie, których nawet nie ma pokazanych w karnecie. Jakkolwiek to brzmi, jest to moim zdaniem najlepsze koło dostępne w karnecie w tym sezonie i nawet nie ma go tam pokazanego, no więc no jest jak jest, ale dobra, testujemy ten samochód. Prawdę mówiąc, zagrałem już parę spotkań tą Hondą i mi się grało nawet nieźle, ale mówię o tym głównie przez to, że pokażemy dzisiaj wyjątkowo na samym początku już hitbox. Jak widzimy, jest podobnie jak w przypadku tamtej Hondy, że jest ten samochód węższy niż pokazuje hitbox, jest krótszy, niższy i tak dalej, więc tutaj się wiele nie zmieniło. Natomiast z jakiegoś powodu nawet nieźle mi się gra tym autem, ale to zaraz zobaczymy jeszcze na meczach. Standardowo lecimy najpierw na 3 zagraja, czyli Kuksir Pincha, Double Reseta i może jakiś, nie wiem, Reset Musty Flick. Albo może jakiś Musty do Dubla, zobaczymy, coś z Musty Flickiem w każdym razie. Okej, okay, zrobimy tutaj, zacznijmy od double reseta już na samym początku. I udało się? Nie, nie udało się, bo ziomek spikował na bramce. No niesłychane, że już miałbym pierwsze zagranie zrobione nawet w nie najgorszym stylu. Dobra, polećmy teraz na... może tego Musty Flicka. Musty Flick pod poprzeczkę i ziomek znowu nam broni. No niewiarygodne. Gramy na jakiegoś gołta bramki. I teraz Kuksir Pinch i znowu nam obroni, no nie może. Niewiarygodny, no nie był to mocny Kuksir Pinch, no ale mimo wszystko leciał w bramkę. I strzela na nas teraz Breezy Flick do air dribbla. No co to za gołd jest jakiś. Widzimy, że spotkanie na poziomie, dlatego tutaj każda bramka będzie tak naprawdę fajna. Zbierzmy piłkę do lewej ścianki. Może uda nam się zrobić z tego jeszcze... nie wiem co. Strzelmy po prostu gola, dokładnie, 1-1, niestety nie mogłem z tego zrobić raczej już double reseta, przynajmniej z moimi umiejętnościami. No ale jest okej, okay. Zróbmy teraz fake kickoffa, nie wiedziałem, że będę to robił na casualach, ale jak widzimy, no, gość nas do tego zmusza. Dobra, double top, albo wiecie co, ja sobie pojadę na ściankę, spróbuję strzelić, oj, jajco sobie strzelę zaraz. Jedźmy na kolejną ściankę i z tej może strzelimy tego double reseta, którego tak bardzo pragnę. Dobra, double reset, może jeszcze Musty Flick? No nie, no, jeszcze dunk? No weszło, no nie wiem jak to zaliczymy. Myślę, że jako double reset można to zaliczyć, no bo tak naprawdę to zdankowaliśmy go jeszcze i to było w ramach jednej akcji. Wiadomo, że polecę jeszcze na kolejne double resety, no ale w razie czego mam zaliczony. Możemy teraz się skupić na Musty Flicku oraz Kuksir Pinchach. Myślę, że jeżeli chodzi o Kuksir Pincha, to na tego gościa będzie wyjątkowo ciężko. Przestał się ruszać. Co jest bardzo złą wiadomością pod względem tego, że nawet jak strzelimy, to nie będzie się to za bardzo liczyło. Widzimy, że zaczyna się ruszać ponownie. Fajnie by było mimo wszystko... Kurczę, on na to leci. Strzelę Musty Flicka. Jakie to by było mocne i potężne, ale niestety słupek. Natomiast wracając do tym autem, nie pamiętam co mówiłem na temat poprzedniej Hondy, ale z jakiegoś powodu bardzo dobrze mi się lata. Bardzo fajnie też mi wychodzą Musty Flicki. No ale zobaczymy. Na razie tak gadam, ale... tutaj fajnie by było strzelić mimo wszystko. Dobra, strzelamy flip reseta takiego z rogalem tak naprawdę, bo leciliśmy w drugą stronę. Ale nie było tego na liście naszych zagrań. Ja jednak widziałem, że już nas prejumpuje, to nie mogłem sobie pozwolić na kolejne resety. Dobra, mamy dobrą piłkę. Nie jakąś idealną, ale wciąż dobrą. Strzelmy z tego facepalma. Dobra, polećmy sobie. O kurde, ale on strasznie szybko challenge'uje. Fajnie by było zrobić Musty Flicka w tej akcji. Double reset do Musty Flicka, takie zagranie? Nie, nie uda się, już to widzę. Tutaj sfejkowany, spanikował. Weźmiemy tą piłkę do... nie wiem, do czego.
na kolejną ściankę. No nie, no i tym razem się już poddał. Zobaczył, że się z nim trochę bawimy i opuści spotkanie. No ale dobra, jedno zagranie mamy zaliczone, czyli double reset i polujemy na Mastiflika i Kuxira dalej. No niewiarygodne, gramy na gościa, co ma nick Polish Jerry. No czyli prawdopodobnie tak na 20% jest Polakiem. Tak czy inaczej, teraz prawdopodobnie będę miał trochę wolnego miejsca. Spróbujmy to wykorzystać na strzelenie Mastiflika. Jest strzał pod poprzeczkę, nie był to najpotężniejszy Masti, no ale goal to goal. On leci na Ariala i prawdopodobnie już się bałem, że nam strzeli. Mamy okazję na coś, na co zwykle nie lecę, czyli Astral Pincha. No i jak widzicie, nie mam totalnie wprawy, nigdy go tak naprawdę chyba nie strzeliłem. Dobra, może teraz będzie trochę miejsca na coś dobrego, ale zrobił mi pad double clicka i zaraz go wywalę przez okno. Dobra, polecił na lewą ściankę, może się skusi, pojedzie za nami, to zrobię Koksir Pincha. Ale nie, jakoś mi nie siedzi ostatnio Koksir Pinch. Mówię to chyba od pół roku. Dobra, poprawmy Mastiflika, nie mam chociaż boosta. Aj, dobra, nic nie poprawię. Możemy pojechać z powrotem na tą ściankę. Ale Koksir Pincha to z tego nie strzelimy. Jedyne... O, lipa. Okej, kolejna okazja na lepszego double reseta. Jakoś tak nie siedzi mi to w tej sytuacji. Dobra, na pełnej. Piłka podskoczy, to nie zrobimy znowu Koksira. Nawet nie wiecie, jak ciężko strzelić specjalnie Koksira, w sensie na zawołanie. W momencie, kiedy tak jakby nie jest to sytuacyjna sprawa, tylko coś, co wy chcecie strzelić. No co trzy, to musicie tak jakby, po prostu nie wiem, jakoś tak nie gra to, jeżeli nie jest sytuacyjne, tylko wymuszone. Co innego wiadomo, double resety, bo to są zagrania takie, co nie potrzeba aż tak. Dobra, może tutaj okazję na Koksira, chociaż on pewnie będzie w bramce. Ale to nic nie da, że jest w bramce, bo ja nie umiem strzelić Koksir Pincha. Jeszcze trochę i wywalę z konglisty konkurencji do kolejne odcinki Koksira. No to nie może tak być. Tutaj air dribble pod poprzeczkę, jeszcze z jakimś tutaj dopchaniem, ale ten Koksir Pincha naprawdę będzie mnie męczył, no nie idzie mi. Znowu sytuacja na double reseta. Okej, jest jeden, jest drugi i nie strzelę trzeciego. Dobra, jest taka piłka, spróbujmy po prostu ten mecz doprowadzić do wygrywki. Czyli po prostu jakiś tutaj słaby strzał i przegrywamy, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Dobra, kolejny przeciwnik i kolejny raz mamy do wykonania to samo zagranie. To znaczy teraz jest po prostu jedno i wyłącznie jedno. Czyli Koksir Pincha, którego pewnie nigdy w życiu nie strzelę i będziemy tutaj siedzieli do godziny, to znaczy wy to będziecie mieli przecięte. Ale ja to będę siedział do godziny 30, czyli chyba 6 rano na to by wychodziło. Nie wiem, jeżeli nie strzelę w tym meczu Koksir Pincha, to idę na jakieś szkolenie Koksir Pinchów. No wiadomo, że ciężko to setupować, jeżeli goście też ten, ale... Chociaż dobry strzał, no co to jest? Najbardziej mnie boli to, że kiedyś naprawdę dobrze strzelałem Koksir Pincha, że większość była w bramce. A teraz nawet, no nie mogę, w sufit rozwalę zaraz. Ten ziomek tam zostawia kupę miejsca, ale z drugiej strony stoi w bramce, więc strzelę. Nie, takiego Koksira, no nie mogę, nigdy go nie strzelę. Muszę chyba napisać do Brusa, żeby poradnik nagrał. Proszę, niech wejdzie, niech będzie, ja to sobie zaliczę. O, dobra, powiedziałem o Bruzie i od razu Koksir siedzi. Może teraz poprawić jakieś zagranie, ale no na pewno nie chcę poprawiać Koksira, bo już mnie męczy. Ale naprawdę, kiedyś Koksir Pincha był moim ulubionym zagraniem, a obecnie, no jak widzicie, no jest lipa straszna. Nie potrafię go zrobić nawet na zawołanie, w sensie na zawołanie, po prostu nie potrafię zrobić. Tutaj, ja wiem, zrobię Mastiflika, nie mam boosta, nie mam nic, strzelam na 2-0. Dobra, Koksir Pincha lepszy. No nie wiem, jakby może bramka była w prawym górnym rogu bramki. Dobra, ostatnia szansa na poprawienie naszego Mastiflika. I prawdopodobnie teraz też to zrobimy, natomiast było to chyba z 5 metrów od bramki. No ale okej, zawsze coś, przeciwnik się poddał, idziemy na rankeda. No i dobra, mamy naszego przeciwnika, jest to Faris. Ogólnie grałem już rankedy Hondom, tak sobie poza nagrywkami, a natomiast nie były to rankedy 1v1, więc zobaczymy jak tutaj będzie się to spisywało, jeżeli to ma większe znaczenie. Na pewno przy kickoffach i flickach ma to duże znaczenie. Sobie poleci na Ariala. Nawet nie poleci, tylko to sfejkował. Albo sfejkował nie polecenie, to już jest większy poziom mindgame'u. Ale mniejsza to z nim. Okej. Tutaj fajnie by było nie stracić bramki. Ale czy to będzie możliwe do zrobienia? Podwieźmy go trochę. Zbierzmy sobie boosta. I tracimy bramkę jednak, zostawiłem mu za daleko piłkę. Okej, może zróbmy... A, sam nie wiem co, wygrajmy kick-offa i strzelmy kick-off gola. To jest całkiem dobry plan, muszę przyznać. A, pojadę sobie do tyłu, może nam odda piłkę. Tak też się dzieje.
Miejmy tutaj na uwadze, czy nas od razu nie challenge'ował, ale my mu daliśmy kopa. Ta piłka się odbije dosyć fajnie, bo odbiła się od dropa i poleciała bezpośrednio w dół praktycznie. Kolejny kick-off, tym razem przegrany. Czy on będzie bezlitosny? Chyba jest litosny. Dokładnie, nie trafił w bramkę na nasze szczęście. Tutaj można było to zrobić od razu bardziej bezlitośnie, ale o tej bezlitośności gadam, po prostu strzelić tam bramkę. Zbieramy tutaj boosta. Ja wlecę. Nie powinienem tego robić. Liczyłem, prawdę mówiąc, że piłka się nie odbija od sufitu. Wtedy byśmy byli w dużo lepszej sytuacji. W fajniejszym trakcie lotu piłki byśmy ją dotknęli. A tak to jest lipa. Ale okej, zróbmy sobie tak. Chciałem flipnąć, natomiast się totalnie nie udało. I teraz blokujemy to jeszcze. Ja zbieram boosta, bo inaczej będzie totalna lipa. Wiem, że sobie byście pomyśleli, że jest to dobra okazja na Quicksear Pinch, ale jak widzicie, już wolę polecieć na totalny wylew w powietrzu. Kopnijmy go, dobra, uciekł. Zdążę? Nie zdążę. Okej, kolejne wznowienie. Bang. On jedzie za nami. Zróbmy sobie tak z piłką. Zbierzmy ją szybko na drugą stronę, żebyśmy mieli tutaj wolną ściankę. Mimo, że mi nie idzie, to podlecę sobie kolejny raz. On nas challenge'uje. Ja tutaj jeszcze zrobię coś takiego. Wywalił się bardziej od nas, więc jest o tyle dobrze, że nie tracimy piłki i mamy boosta. A dobra, air dribble bumpik, to zawsze działa. Chyba, że akurat nie trafi w bramkę, to wtedy jest problem. Ale teraz może bumpik? Nie? Taki strzał? 3 do 2, dobra, działa w końcu. Wcześniej nam chyba podał piłkę, zobaczymy, czy teraz też będzie taki miły, okej. Jest dosyć miły, natomiast jej nie chcę tutaj odpuścić. Co jest, byłoby dobre, jakbym się tego nie spodziewał. A jest złe w momencie, kiedy nie potrafię kopnąć piłki. I tracimy bramkę na 3 do 3, ale ja błędy robię. Dobra, piękna historia, teraz zadziała! Jajco zadziała! Flick do prawej. Aj, zawolniłem, w sensie zwolniłem trochę, żeby piłka nam nie uciekła. Przez co dostaliśmy dema. Natomiast dobry respawn. On nas postraszył pinchem ze swojej strony. Nie no, jakbym stracił Quicksear Pincha w momencie, kiedy przez pół odcinka nie mogłem strzelić Quicksear Pincha, lecąc do niego. To by to było trochę smutne. Tutaj udało nam się przebić, lećmy jak najszybciej w kierunku ziemi. Spróbujmy po prostu kopnąć bezpośrednio do bramki, udało się, 4 do 3 dla nas. Okej, dobra. Wznowienie niestety przegrane, kwestia jak bardzo. Z moim umiejętnością wywalania się bardzo przegrane jest. Dobra, natomiast tutaj wygrana, zbierzmy sobie przyspieszenie i straćmy bramkę, to by było całkiem ciekawe. Okej, niestety nie udało się na ten moment zrealizować planu straty bramki, ale może w nagrodę skontrujemy go. Okej, się trochę podłożył, 5 do 4 dla nas, 22 sekundy do końca, znając życie stracę jeszcze 8 bramek. Ojeju, a tutaj leci pierwsza z nich. Nie no. Jak ja nienawidzę tego, w sensie nikt tego chyba nienawidzi. W momencie, kiedy strzeliłem samobuja właśnie? Nie, co to było? Chciałem powiedzieć, że wylałem się na kick-off i przez tego wygrałem? Ja tutaj dałem... Nie, to jest szkoda gadać. Ale może pojedźmy na kick-offa, bo wcześniej nie jechaliśmy i on już by się spodziewał. Dobra. Jakiś ładny gol aerial na zakończenie odcinka? Nie? Dobra, nieważne. Tracimy gola po tym, jak gość jedzie na opena. Też nie tracimy. Dobra, to może teraz strzelamy kick-off gola, tak dla odmiany. Okej, nie strzelamy. To tracimy od niego. Oj. Dobra, nie było to najgorsze. Okej. Przepychamy się i wygrywamy to spotkanie. Wygrywamy je na 100%, 6 do 5, natomiast no nie czuję się dzisiaj dobrze mechanicznie. Strasznie zdenerwował ten brak umiejętności zrobienia Quicksear Pincha, bo w sumie poza Quicksear Pinchem każde zagranie nam poszło dosyć łatwo. No ale cóż, chyba serio się będę musiał na jakieś lekcje do bruza zapisać, bo ostatnio mi totalnie to nie wychodzi. Mogę też w sumie obejrzeć jakieś poradniki stare, czy nawet swoje stare odcinki, gdzie umiałem to robić. Bo obecnie nawet nie wiem w sumie, w czym jest największy problem. No, generalnie
no muszę, zarobię to źle po całości, więc to jest pewnie największym problemem. No ale dobra, jeżeli chodzi o sam samochód, no to moim zdaniem, nie no, brzmi on bardzo ciekawie, zawsze ma fajny ring silnika. Wygląda on moim zdaniem teraz bardzo dobrze, pasuje do gierki. Dla fanów Civica jest to też bardzo fajna sprawa. No więc po prostu żyć nie umierać, jest to auto w karnecie, także macie je tak naprawdę, jeżeli wbijacie któryś tam level i jeżeli mieliście już karnety na koncie, to macie ten samochód za darmo tak naprawdę, można by powiedzieć, za to, że sobie zagracie trochę w gierkę. Więc podsumowując, moim zdaniem jest to najciekawszy i zarazem najlepszy samochód, jaki do tej pory był w karnecie. No i cóż, mam nadzieję, że w przyszłych sezonach również będzie takie pozytywne zaskoczenia, że również dostaniemy takie oto ciekawe samochody. Nie wiadomo, czy tak będzie, na pewno fajnie, jakby tak było. Ogólnie samochód, mimo tego, że jest trochę zakłamany wizualnie, to polecam, bo fajne są odczucia z gry nim. Dobrze się nim lata, na ziemi jest trochę gorzej, no ale to już trudno. Na koniec dnia i tak liczy się zabawa, więc oczywiście przypomnę jeszcze o zostawieniu lajka, suba, no i to by było tyle miłego dnia. Hello, hello.